Twoja telewizja. Mazowsze TV. Szóstego października w Centrum Kultury w Błoniu odbyło się drugie błońskie spotkanie przedsiębiorczości. Blisko 100 przedsiębiorców z terenu gminy Błonie przywitał gospodarz spotkania, burmistrz Błonia, pan Zenon Reszka, który w swoim przemówieniu między innymi przedstawił inwestycje zrealizowane na przełomie ostatniej dekady. Pokazujemy wybrane inwestycje, to państwo je już znają, w minionych, tak jak powiedziałem, 10 latach. Centrum Kultury, już mówiliśmy o tym, wszyscy na ten temat dużo wiedzą, przy szkole publicznej numer 2 to nowa inwestycja z tamtego roku, także pięknie zostało przygotowane, pięknie się wpisało, 200 miejsc, dodatkowo 50 netto nam przybyło z poprzedniego przedszkola. To jest ta spójność komunikacyjna, czyli budowa 12 km dróg na północy gminy Błonie, na południe, to państwo zeznają, mówiliśmy pewnie o tym rok temu. Sala przy gimnazjum numer 2 to początek, właściwie to był 2007, nawet Park Bajka, nowa inwestycja nasza 2014 roku, no także dobrze się przyjęła w Błonie, mimo wcześniejszych różnych, państwo wiedzą, problemów medialnych, nawet protestów i tak dalej, ale ja zawsze mówię, że staram się mieć pewne wyczucie, jak, no tak jak każdy państwa w firmie, tak, że zawsze szef odpowiada, nigdy nie wiadomo, czy wasze decyzje też będą odpowiednie, ale to jest takie ryzyko podejmowania decyzji w każdej działalności gospodarczej, także i w mojej, tak, że także ryzykuję tak jak państwo, nie wiemy dokładnie, natomiast gdybyśmy nie podjęli żadnych decyzji, nie podejmowali, też byłoby niedobrze, to byłby zły szef, gdyby żadnej decyzji nie podejmował, także trzeba mieć pewne przekonanie, podejmować decyzje, oczywiście także za nie odpowiadać, nie zawsze wszystko wyjdzie, ale moim przekonaniem te 10 lat w jakiś sposób nie było jakichś tam większych wpadek. Rozbudowa szkoły numer 2, wiedzą państwo, została zbudowana winda i jeden element moduł tej szkoły. No i oczywiście boiska przyszkolne. Przymierzamy się także do rozbudowy sali gimnastycznej w przyszłości. Remont hali klub Olimp. Także hala została właściwie generalny remont zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz budynku. Elewacja, dach, w środku wszystkie instalacje. No i oczywiście przykrycie tych hal tenisowych. Dzienny dom senior Wigor to nowa inwestycja, też się dobrze wpisała, jednocześnie otoczenie także poprawiliśmy, było tam przy szkole, teraz jest około 30 osób, właściwie spędza tam czas na opiekę, zajęcia. Jesteśmy jedną z, tutaj na terenie powiatu, jedyną gminą, która ten program w ogóle weszła i jedyną w ogóle w okolicy. Pomosty na Gliniankach to jakiś tam początek rewitalizacji Glinianek. To oczywiście Glinianki czekają na swoją kolej. Składaliśmy dwa razy chyba wnioski o dofinansowanie, niestety nie uzyskaliśmy. To jest bardzo duży wydatek, czekają na swoją kolejkę. Jako pierwszy też z funduszy zewnętrznych robiliśmy pomosty, taką drogę dojazdową, żeby trochę poprawić sytuację. Natomiast no, nie będzie to jakiś kuror, tak? Nie mamy na to warunków, żeby stworzyć. Wymaga to bardzo dużych środków, dużych nakładów, żeby całe Glinianki zrewitalizować. No, czeka na swoją kolej. W swym wystąpieniu burmistrz Błonia zaprezentował również planowane inwestycje na najbliższe lata oraz podkreślił znaczenie lokalnych przedsiębiorców w kreowaniu budżetu oraz przeznaczaniu z niego środków finansowych na poszczególne aspekty funkcjonowania gminy, takie jak kultura, oświata, gospodarka komunalna czy inwestycje. Budżet gminy, dochody, widzą państwo, 2006 rok luty, tutaj objąłem takimi dochodami 47 milionów złotych. No dzisiaj one stopniowo rosną, rosną, dzisiaj tu są ponad dwa razy wyższe, 104 miliony roku w 2016. Myślę, że ten plan będzie jeszcze wyższy, że będzie to 105 milionów złotych dochodów. Oczywiście to wszystko dzięki wam, w tym miejscu bardzo dziękuję naszym przedsiębiorcom za to, że jesteście, płacicie podatki. Mamy około 3000 podmiotów gospodarczych na terenie. Mi się wydaje, że przez te 10 lat gmina Błonie zmienia się i zmienia się ku lepszemu. Oczywiście jest jeszcze bardzo dużo pracy do wykonania, jeszcze nie wszystko zrobiliśmy i na pewno wszystkiego zrobić się ani w ciągu jednego roku, ani kadencji, ani wielu, czyli wystarczy pracy jeszcze dla przyszłych pokoleń. Po preelekcji burmistrza na scenie Błońskiego Centrum Kultury zaprezentował się pan Jacek Materski, współwłaściciel browaru Artezan w Błoniu. Przybliżył on uczestnikom spotkania rodzaje i typy browaru, zasady funkcjonowania wielkich koncernów i mniejszych firm browarniczych
oraz przedstawił działalność prowadzonej przez siebie firmy. Jak widzicie, może nie wiecie, ale świat piwa jest bardzo bogaty. Amerykański program do certyfikacji sędziów piwnych opisał i wyróżnił około 200 różnych stylów piwa. I to jest podzielone nie tylko ze względu na kolor, gdzie możemy znaleźć piwo bardzo jasne, słomkowe, aż do czarnego, poprzez wszystkie tony tych kolorów, ale także na bogactwo aromatów, bogactwo smaków. Są piwa nawet i oprócz tych, które znamy najbardziej, gorzkawe, ale są piwa też i słodkie, i kwaśne, a nawet słone. Także tutaj jak gdyby możliwości jest wiele. Praktycznie powstają nadal nowe style. Ograniczenia to jest bardzo podobne jak komponowanie muzyki. Nie ma ograniczeń. Ograniczenie to jest tylko wyobraźnia piwowara, ewentualne zmiany sprzętowe i znajomość technologii i umiejętność danego piwowara. Mogę powiedzieć, że nasz browar właśnie w ten sposób wziął sobie za filozofię, czyli nie produkcja masowa, jesteśmy małym browarem, natomiast produkcja piwa bardzo dobrej jakości, w wielu odmianach, w wielu stylach, tak aby najważniejszą rzeczą była właśnie ta jakość tego piwa i jego smak, natomiast nie cena, bo wiadomo, że nigdy nie będziemy mogli konkurować z dużymi browarami. No i okazało się, że to bardzo dobrze zadziałało. Myśmy rozpoczęli produkcję w 2012 w Natolinie, tutaj koło Międzybłoniem a Grodziskiem, natomiast w 2015 roku przenieśliśmy się na teren zakładów byłej mery. Tam w jedną halę wyremontowaliśmy, sprowadziliśmy nowy sprzęt zaprojektowany w czeskiej fabryce sprzętu browarniczego pod nasze dyktando, tak abyśmy mogli realizować nasze projekty. Spotkanie zakończyła prezentacja przedstawiona przez panią Aleksandrę Hedę, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu. Jej tematem była pomoc dla pracodawców inwestujących w kadry w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Kolejne błońskie spotkanie już za rok. W imieniu władz samorządowych gminy Błonie serdecznie na nie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu gminy. Twoja telewizja. Mazowsze TV.